Młodzi ludzie, jedni 12 lat, drudzy 13, inni jeszcze 15, 16, w sobotę pomyślnie zaliczyli egzamin końcowy na pierwszy stopień ratownika wodnego. Teraz przed nimi jeszcze będzie, moi drodzy, test w postaci stażu na pływalni i dopiero wtedy otrzymacie takie pełnoprawne uprawnienia młodszego ratownika WOPR. Jestem pewien, że wasza wiedza i postawa zapewni odpowiednie bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców powiatu stargardzkiego, którzy będą korzystać z wodnych akwenów. Otrzymacie z rąk starosty oraz z rąk członków zarządu listy gratulacyjne oraz legitymację ratownika. Każdy z was, uczestnicząc w tym kursie i w zajęciach, posiadł podstawową wiedzę. Tak naprawdę teraz od was zależy, czy będziecie tą wiedzę poszerzać i iść w tym kierunku dalej, czy legitymacja pójdzie do przysłowiowej szafki. I moi drodzy, tutaj na tym liście gratulacyjnym jest taka piękna maksyma Alberta Einsteina, która mówi, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Jest to piękna maksyma, słuchajcie, która tak naprawdę mówi nam, że warto poświęcać się innym ludziom, tak jak my, ratownicy, poświęcamy czasami życie swoje, żeby uratować życie drugiemu człowiekowi. Z całego serca, jako instruktor z łezką wokół, patrząc na waszych rodziców i przede wszystkim na was, mam nadzieję, że będziemy spotykali się na kolejnych szkoleniach i nie pozostawicie legitymacji w tej szafce. Jest, uśmiechnij się. Jego kolegów. Temu porządnie. A i wsiadamy do punktu na młodszego ratownika. Tak jest. Przyniósł jedno zdjęcie, powiedziałem dwa zdjęcia legitymacyjne, a on przyniósł jedno legitymacyjne, a jedno takie dużego formatu A4. A ja mówię, Bartosz, ale co ja mam z tym zdjęciem zrobić? Ja go nie wkleję na legitymację. Panie Czarku, może sobie pan powiesić je na ścianie u siebie w domu. Skromność, jeszcze raz skromność. Bartosz Pawlik.